Serdecznie witamy wszystkich przybyłych na 11. wrocławską edycję Laboratorium Miłości. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą inicjatywą i tak liczne przybycie. Laboratorium Miłości ma swoją historię. Inicjatywa ta zrodziła się w 2004 roku w środowisku duszpasterstw akademickich Wrocławia, Redemptor oraz Wawrzyny. Od początku zakładała ona prowadzenie konferencji na tematy zwykle pomijane, traktowane jako tabu, czyli o partnerstwie, związkach, relacjach damsko-męskich, wykłady, które głównie skierowane były do młodych ludzi. Idea laboratorium była zbyt cenna, by zaprzestać jej kontynuacji, dlatego Dea Redemptor podjęła się organizacji kolejnych edycji w latach 2007 i 2009. Po raz kolejny do realizacji tego projektu przyłączyła się organizacja studencka Donum oraz Politechnika Wrocławska, której władze okazały poparcie dla naszej inicjatywy. Laboratorium Miłości powstało z wciąż istniejącego przekonania, że warto mówić o związkach, małżeństwie, o tym, czego poszukujemy w drugim człowieku. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Miłość się nie liczy, a dzisiejszy temat brzmi Związek, w co zainwestować i kto za to zapłaci. Mamy nadzieję, że Wasze pytania i wątpliwości nie pozostaną bez odpowiedzi. O to, by do tego nie doszło, postarają się nasi prelegenci, Kamila oraz Maciej Rejfurowie, młode małżeństwo z Wrocławia. Nie przedłużając, ponieważ nie mamy też zbyt wiele czasu jak na taką konferencję, zapraszamy Rejfurów do prelekcji, a wszystkich gości do wysłuchania konferencji. Właśnie to, że my jesteśmy niekim niezwykłym, świadczy o tym, że nas po prostu przedstawiają, zmieniają nazwiska. Zawsze się mówi autor książek, publicysta, znawca literatury polskiej albo coś tam, ale to było tak przyszli Rajfurowie. Także się bardzo cieszymy, słuchajcie, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Jakoś tak będziemy siedzieć, chyba będzie nam troszkę wygodniej, a moja żona jest przy nadziei, więc ja jako dżentelmen mogę stać, ona może siedzieć, ale skoro już usiedliśmy, to będzie na siedząco. Cieszymy się w ogóle, chcę Wam powiedzieć o takim doświadczeniu przed chwilą, jakie miałem, bo jadąc tu, Kamila skończyła zajęcia i przyszła od razu, bo studiuje tu na Politechnice, a ja jechałem samochodem i zatrzymała mnie policja. No myślałem, że coś się stało, bo zazwyczaj, znaczy nie zazwyczaj, ale czasem zdarza mi się jakimś tam buspasem jechać czy coś, jak się spieszę. Ale teraz jechałem poprawnie i pan mówił, że pan władza, jak to się mówi, no jest zwykła kontrola. I ja mówię, no tak, ale mi się spieszy, wie pan, dzisiaj mi się wszystkim spieszy. Ja mówię, no tak, ale no, jakby się udało tak szybko, a gdzie pan jedzie, policjant do mnie? No jadę na Laboratorium Miłości. Spojrzeli na siebie, we dwóch, i tak mówią, no nie będziemy pytać głębiej, w tych czasach to może różne znaczyć. Uśmiechnęli się i no i puścili mnie tam, jakieś przeszukiwania, nie było tylko dokumenty samochodu i moje i tyle. W każdym razie to było w miarę śmieszne, bo ja nigdy sobie tej nazwy nie skojarzyłem jakoś dziwnie. Wręcz przeciwnie, uważałem, że jest dosyć lotna i taka trafiona, przyciąga ludzi. No ale jak wiecie, znaczy może nie, jak wiecie, już wiecie, że policjanci nie kojarzą tego dobrze, więc może jest tu na sali jakiś policjant? Nie, to dobrze. Więc udało się dojechać i bardzo się cieszymy. Jak już zostało powiedziane, będziemy mówić o Kasie. Oczywiście ja tutaj też na Laboratorium Miłości przychodziłem trochę zawodowo, trochę też z przyjemności, bo jestem dziennikarzem gościa dzielnego i relacjonowaliśmy te wydarzenia i tak z roku na rok były fajne te tematy, a jak przyszło mówić o Kasie, to, no to nas zaproszono. Więc tak, wiecie, wolimy mówić o miłości, o tym, jak jest cudownie w naszym życiu, jacy jesteśmy idealni, dlaczego jeszcze nie mamy oficjalnego fanpage'a na fejsie i tak dalej, i tak dalej. No ale że przyszło nam mówić o Kasie, to oddaję głos mojej małżonce. Cieszę się, że mam też głos, bo to wcale nie jest takie oczywiste, jak się rozmawia z moim mężem. I na samym początku musimy zastrzec pewną rzecz. Ja jestem studentką fizyki, Maciek jest dziennikarzem. Nie jesteśmy specjalistami ani od pieniędzy, ani od związków. Specjaliści będą myśleć. Jeśli jest dziennikarzem, to nie jest specjalistą od kasy, więc sobie zapamiętajcie. Jak się jest fizykiem, to też nie. Jakby ktoś jeszcze nie wybrał sobie studiów.
miejcie to na uwadze. Więc nasze wystąpienie będzie świadectwem, nie chcemy tutaj mówić w żaden sposób jakoś ex katedra i mówić wam, jak mamy żyć, tylko chcemy po prostu podzielić się jakimiś naszymi spostrzeżeniami, naszymi jakimiś historiami z życia, więc to, co wam się spodoba, to sobie weźcie dla siebie, to z czym się zgadzacie, to z tym wróćcie do domu. Jutro będzie pan Pulikowski, to jest taki wyjadacz w tej tematyce, więc taki człowiek, można powiedzieć, autorytet, a my się podzielimy trochę anegdotami z życia, które nas wiele uczą na co dzień. Jakiś fajsik jest odpalony. I chcemy, żebyście trochę wyciągnęli dla siebie, ale żebyśmy po prostu też później pogadali. Na pytania odpowiedzi, my też może zadamy komuś pytanie. Pierwsze to było, czy jest policja na sali, więc nie zaczęło się dobrze. Ale tak, żeby też nie było, że mówimy ex katedra, bo się tak w ogóle nie czujemy. Natomiast co do kasy, to wbrew pozorom, jeśli chodzi o to, kto płaci w związku, w co zainwestować i tak dalej, mamy trochę do powiedzenia, bo pamiętam, że nasza przygoda z pieniędzmi we dwójkę zaczęła się w McDonaldzie. Niestety lokowanie produktu na to miejsce. Jeszcze wówczas się nie znaliśmy dobrze, nie wiedzieliśmy, że będziemy małżeństwem. Wiedzieliśmy, że istniejemy. I byliśmy na jednym wydarzeniu na Marszu dla Życia w Legnicy. Zupełnie osobno, ale wracaliśmy w tym samym kierunku do Wrocławia. Ja byłem studentem, Kamila tutaj chodziła do liceum, do Wrocławia, do 14 i po prostu jechała z powrotem do siebie, do internetu. I ponieważ wracaliśmy razem, to stwierdziliśmy, że będziemy jakby razem jechać, podróżować. Cześć, jedziesz do Wrocławia, tak? No to wrócimy razem pociągiem. No i jak to zwykle bywa, polska młodzież zahacza o McDonald's, więc tak też zrobiliśmy w Legnicy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wówczas nie wiem dlaczego do dzisiaj. Jak weszliśmy do tego McDonalda, to mówię, chcesz coś? No i Kamila, jasne, tortille. Właściwie nie wiem, co wtedy myślałem, ale postawiłem tą tortillę bez żadnych zobowiązań i dlatego to była tak uznana nasza pierwsza randka, która kosztowała mi 13 zł. Randka marzył. Na mój budżet to jest dużo. To było też na ówczesny budżet, no to dosyć dużo, ponieważ byłem takim typowym, biednym polskim studentem, który woził dosłownie słoiki z domu i każda zupa to były odmiany 3,50 do przodu we Wrocławiu, więc no tak było. A ja, ponieważ byłam biednym, typowym polskim uczniem, to nie przypuściłam żadnej okazji, żeby coś z nim zagrali, wiecie. No i właśnie na pytanie, czy chcesz coś, zrobiłem to z czysto z dżentelmeństwa, ja bym powiedziała, że nie, to byłoby mi miło. Wiecie, to też trzeba wziąć pod uwagę taki fakt, że już się prawie nie znaliśmy, tak? No nie pytacie każdej koleżanki, nie wiem, no może ktoś pyta, to też miło, ale to nie jest też tak, że wchodzicie na przykład z kolegą czy z koleżanką, czy to jest mężczyzna z kobietą i z każdą kobietą, z którą jesteś, to o wszystko musisz pytać, tak? Wchodzicie na przykład do sklepu z ciuchami i mówisz, chcesz coś? No nie, ja zapytałem i Kamila się zgodziła, więc... To była nasza pierwsza płatna randka. Oczywiście trochę się śmiejemy, bo to taka anegdota na początek. Natomiast jeśli chodzi o te pieniądze w związku, to jak się zaczęliśmy poznawać, to byliśmy na takim statusie ciekawym, dlatego że Kamila była jeszcze licealistką, którą siłą rzeczy finansowali rodzice, a ja byłem studentem, takim biedakiem, cebulakiem. Takim, który jakby też wynajmował najtaniej jak się dało stancję, który powiedzmy tam odkładał grosz do grosza, który jak na przykład była impreza, to później przez 3 dni tą imprezę czuł w żołądku, że nic nie ma. Więc tak, ale to był też taki radosny czas, nie wspominam tego jakoś tak tragicznie. No i mieliśmy jakby siłą rzeczy też taką sytuację, że to jakby kobieta była, przynajmniej tak uważamy do dzisiaj, w tej sytuacji finansowej takiej troszkę, znaczy gorszej, to trudno powiedzieć. Po prostu dawali rodzice pieniądze, nie? Więc jeżeli ja już, nie na początku, jak byłem studentem, rodzice dawali pieniądze, później powoli, spokojnie przez dorywcze niezależniałem. I wówczas jak zaczęliśmy się poznawać, to już miałem swoje pieniądze na tyle, żeby powiedzmy samemu się tak podstawowo utrzymać, czyli zapłacić za stancję i za jedzenie i nic więcej. Siłą rzeczy było dla nas oczywiste, że jakby pewne sprawy w związku, które dotyczą, nie wiem, randek czy pokrywania jakichś kosztów
no spotkań, czy jakichś wejściówek, czy czegokolwiek, no brałem na siebie. Chociaż też jakby nigdy nie było takiej rozmowy. To też nas zdziwiło, bo sobie ostatnio analizowaliśmy, czy my rozmawialiśmy o kasie przed małżeństwem. Tuż przed małżeństwem, tak. Naturalne to było, że wymienialiśmy poglądy i mówiliśmy o sobie w takim kontekście. No Kama wiedziała, kim jestem z zawodu, wiedziała, że nie mam na nazwisko Rockefeller i ja też wiedziałem, że jest fizykiem, chociaż nie wiedziałem, że to taki słaby jakiś zawód, słabo opłacalny czy coś. A, tutaj są ludzie, którzy potwierdzają. Czy jest ktoś, kto zaprzeczy? Nikt nie zaprzecza. No więc wiedzieliśmy o sobie, kim jesteśmy i to było bardzo ważne. I na początku tego związku, to jest dla nas taki clue tego wszystkiego, zakładaliśmy pewną czystość intencji. Czyli nie było żadnego wpływu, znaczy nie spojrzeliśmy na siebie po pierwsze z powodu kasy, po drugie nigdy nie mieliśmy wobec siebie jakichś oczekiwań. Czyli no ja już tym bardziej, tak? No bo nie mogłem sobie wyobrażać, że nie wiem, że Kama była w klasie maturalnej i ja to słuchaj, chodź, postawisz mi piwo, czy coś takiego, nie? Raz, że dżentelmeństwo, a dwa, że po prostu była licealistką, no to też nie zarabiała. Więc nie mieliśmy nigdy wobec siebie żadnych oczekiwań, takich jakichś ani wygórowanych, ani też takich, nawet bym powiedział, nie mamy o to pretensji do nikogo, nie uważamy, że to jest źle, ale czasem ludzie mają jakieś oczekiwania, nie? My nie mieliśmy ich kompletnie, to znaczy mogę to też za siebie powiedzieć, Kama zaraz powie jak to wyglądało, ale też nigdy nie odczułem z jej strony takiej sytuacji, w której czułaby się na przykład niedowartościowana, bo nie zabieram jej w jakieś miejsca, które oczekuję, albo nigdy nie było dyskusji, że chciałabym tam, a nie możemy, bo nie mamy pieniędzy, z wyrzutem, tak? Czyli zawsze, my nawet nie czuliśmy takiej potrzeby rozmawiania o pieniądzach. O mówieniu sobie na przykład, na początku, mówię o początku związku, o mówieniu sobie, wiesz Kama, no ja to tak średnia krajowa, więc żebyś się przyzwyczaiła, nie? Bo raczej tak zostanie. No wiesz, a ja tak patrzę na tych fizyków, to raczej też średnia krajowa. No to super, to jesteśmy średni. Dobraliśmy się, nie? Takich rozmów nie było i nie było w ogóle rozmów o pieniądzach w sensie kwot, tak? Że słuchaj, wiesz, bo ja mam tyle i tyle na rękę, więc zróbmy to i to. Była otwartość i szczerość, czyli jak nie było na coś nas stać, no to po prostu mówiłem, że nas na to nie stać. Z drugiej strony nigdy nie było też ze strony Kamili czegoś takiego, że przynajmniej nie trafiła się taka sytuacja, że byłaby jakaś taka rozrywka, której ona tak bardzo mocno, czy jakaś pasja, której tak bardzo mocno pragnęła i na przykład nie byłoby nas stać. To znaczy czasem jest tak, że na przykład ktoś kogoś namawia cały czas, zróbmy to, no i na przykład facet wie, że no kurde, no nie możemy tego zrobić, bo nas nie stać, muszę coś wymyślić. Takich sytuacji chyba nie mieliśmy. Tym bardziej, że na samym początku związku, myślę, że to jest chyba też taka ogólna prawda, że nie inwestuje się od razu jakichś dużych pieniędzy na samym początku, jak się ludzie poznają. I nasze pierwsze randki wyglądały właśnie w ten sposób, że chodziliśmy na spacery po wałach nieśmiertelnych wrocławskich, kupowaliśmy na przykład kilo truskawek, jak były w sezonie taniej. W sezonie właśnie miałem dodać, że w sezonie, bo sobie pomyślicie, że wiecie, maliny w styczniu, rozmrażane. Wiecie, jakieś weekendowe rowery i tak dalej i były to jakieś niskobudżetowe wyjazdy. I dopiero z czasem gdzieś planowaliśmy jakieś większe wydatki, większe wyjazdy. Więc na początku tak to wyglądało. Natomiast jakby brak inwestowania w jakieś drogie rozrywki kompensowaliśmy sobie po prostu kreatywnością. I na początku też nie kupowaliśmy sobie na przykład jakichś drogich prezentów na urodziny czy jakieś tam różne rocznice. I kompensowaliśmy to różnymi fajnymi pomysłami. Ja do dzisiaj pamiętam kiedyś na 8 marca, jak byliśmy jeszcze dopiero parą, to przyjechałam do Wrocławia z weekendu od rodziców i Maciek czekał na mnie na dworcu w takiej koszulce białej z napisem kocham Kamilę Kamińską. To była jakaś stara koszulka jeszcze z jakimś logiem, wiecie, taka jakaś reklamowa. Ale sentymentalna, nie była stara. Z treningu, taka przepocona. Sentymentalna to jest, to ona jest teraz i do dzisiaj ją mam, ale właśnie... Nie otwieramy tego pudełka z tą koszulką. Tak jak Kama mówi, ta kreatywność zastępowała nam pieniądze. Nie chcemy też powiedzieć, bo później się tak zastanawialiśmy, że będziemy tak kreować wizję takich biednych i w ogóle, że ciągle nam brakowało. Nie, nigdy nam niczego nie brakowało. Tak możemy szczerze powiedzieć.
co nie znaczy, że czegoś nie chcieliśmy, a na coś nas nie było stać. Oczywiście, że tak jest co dwa dni średnio, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i naprawdę mamy wszystko to, czego potrzebujemy na ten moment. My w to wierzymy, że tak jest, że Pan Bóg tak nam daje i widzimy to namacalnie. I powiem wam, że jak zaczynaliśmy być razem, jak w ogóle zaczynaliśmy o sobie myśleć w kontekście pary, to ja naprawdę byłem goły i wesoły. Do tego stopnia, że widzę tu twarze z Radia Luz, pracowałem w Radiu Luz, które no, nie daje pieniędzy, tak, ale tak bardzo kochałem dziennikarstwo i chciałem być dziennikarzem, że poświęcałem wszystko. No i byłem po prostu wszystkim, od dostawcy pizzy przez, nawet byłem przez chwilę baristą, nie wiedziałem na początku, co to jest, ale potem okazało się, że muszę sypać kawę na stoisku i mieszać ją. Oczywiście to nie jest barista, nie, ale tak się śmieję. I cieszyłem się z tego, że mogę robić to, co kocham. No i naprawdę bywało tak, że było średnio, ale widziałem, że Kamila nie jest osobą, która oczekuje wydatków. Zauważyłem, że i to było bardzo dla mnie cenne, jak zauważyłem w kobiecie, którą później chciałem zdobywać, że oczekuje ode mnie też pewnej kreatywności i czasu. Inwestycja w czas, nie? Mówi się, że czas to pieniądz i my bardzo inwestowaliśmy w czas do tego stopnia, że no właśnie, te niskobudżetowe rozrywki randkowe typu spacery z truskawkami, jakieś, no teraz, no nie pamiętam, co też robiliśmy, no jakieś różne rzeczy, które nie wymagały wielkiej kasy, ale też nie robiliśmy tego z taką myślą, że wiecie, przychodziłem do internatu i mówiłem, dzisiaj spacer, Kama, ona, no super, bardzo się cieszę, a ja w głowie, jest, 3,50 do przodu, nie, bo nie kawa, nie, czy coś tam. Więc nie miałem też takiego założenia, że jak pójdziemy 60 razy na spacer, to kupię jej zegarek. Tylko po prostu staraliśmy się, znaczy to szło taką siłą rozpędu. Wiedzieliśmy, ja też się cieszyłem trochę, że ona była licealistką i że mieszkała w internacie we Wrocławiu, czyli już nie z rodzicami, bo też już wiedziała, co to jest mieszkać nie z rodzicami. Nie wiem, czy się zgodzicie, ja poznałem jakby cenę pewnych rzeczy dopiero jak przestałem mieszkać z rodzicami, mimo że za wiele rzeczy płaciłem już jako licealista, ale powiedzmy sobie szczerze, że jak szedłem na zakupy i musiałem kupić, musiałem wiedzieć, ile rachunek i tak dalej, to wtedy zobaczyłem, że to jest kasa, nie? Kama już mieszkając tu w internacie też już to trochę wiedziała, może nawet bardziej niż jej rówieśniczki i rówieśnicy i to też było dla mnie bardzo cenne, bo doceniała też to, co mam, a no, jeśli chodzi o na przykład te stancje, w których mieszkałem, no to gdybym chciał nie wiem, zrobić dobre wrażenie na Kamie, to nigdy bym jej nie zaprosił tam, gdzie mieszkałem, nie? To była taka speluna, że dzisiaj, nie wiem, czy to spełniało jakieś standardy sanepidu, czy czegokolwiek, ale byliśmy tam bardzo szczęśliwi z chłopakami. Myślę, to brzmi, ale no, po prostu jakby nie potrzebowaliśmy dużo, nie? Łóżko, szafka i no jakiś tam tryb życia i przygody. I Kama u mnie bywała i też nigdy, mimo że jak to bywa u chłopaków, nie wiem, może się czasy zmieniły, ale u nas nigdy nie było jakoś tak, wiecie, krystalicznie czysto. Było czysto, ale tak dla nas było czysto. Natomiast Kama przychodziła i też nigdy, to oczywiście nie znaczy, że się zachwycała, nie? O, świetnie, że macie karaluchy, nie? Jestem zakochana. Nie, no jak coś trzeba było, to tam mówiła, ale nie było też takiego, no nie chcę też nikogo obrazić, ale takiego, wiecie, czasem, no paniusiowania, nie? Ja tu nie wejdę. Albo to mi się nie podoba, gdzie ty mieszkasz, nie zapraszaj mnie tu więcej. Później się dowiedziałem, że tak podobało jej się nawet, więc to też nie było tak, że ukrywała. Ale tak jak mówię, no żyliśmy takim trochę spontanicznym trybem. Ja w ogóle wtedy, w tych czasach, o których mówię, studiowania na dziennikarstwie na Uniwersytecie Wrocławskim, działałem tak, że rodzice przestali mi dawać przez pewien moment pieniądze, bo tato stracił pracę i namawiali mnie, żebym poszedł na studia zaoczne. I to był ten czas, kiedy właśnie się z Kamą związaliśmy. No i jak się studiuje dziennie, to ciężko jest cokolwiek zarobić, ale działałem tak, że to, co zarabiałem dorywczo w weekendy i w tygodniu na jakiejś konferansjerce, zapowiadałem mecze, takie rzeczy z mikrofonem. No i to, co dostawałem do koperty czy do ręki, to właśnie takie było moje życie, nie? Na przykład dostawałem 200 zł, żyłem za to tam ileś dni, dzisiaj to zdecydowanie mniej bym przeżył za to, ale wtedy potrafiłem wyżyć masakrycznie długo. No i kończyły się te 200 zł i Pan Bóg dawał mi jakąś robotę, w której znowu dostawałem 200 zł. Może to brzmi trochę naiwnie dla niektórych, ale naprawdę tak było. Między innymi taką robotą był na przykład koncert na tekach. I na przykład brakowało mi kasy, nagle zadzwonili, czy nie mógłbym poprowadzić. Pewnie. Później się coś skończyło, zadzwonili skądś, bo zobaczyli mnie gdzieś. I tak funkcjonowałem przez 1,5 roku, a u mojego boku Kama.
Oczywiście ona się o pewnych rzeczach teraz dowiaduje, w jakimś sensie, nie? Bo oczywiście wiedziała, jak ja żyję, ale może nie wiedziała też o takim pełnym zaufaniu, że to było tak trochę, wiecie, od koperty do koperty, ale czułem taki spokój, że robię to, co kocham, rozwijam się i jeśli robisz wszystko, to myślę, że Pan Bóg potrafi też dołożyć swoją iskrę i dać ci taki pokój, że będzie okej. Dla mnie od początku było jasne, że ocenianie, czy może nie ocenianie, ale szacowanie szans kogoś u mnie nie może polegać na tym, że ja sprawdzam, gdzie on mieszka, jak wygląda jego mieszkanie, ile on ma. Dlatego, że o wiele bardziej miarodajne jest to, jaki ktoś ma charakter, tak? Czy jest zaradny, czy potrafi zapracować, czy potrafi sobie poradzić. Dlatego nieważne było dla mnie, w jakich tam warunkach Maciek mieszka. Ważne było dla mnie, że widziałam, że jest bardzo pracowity i taki rzeczywiście jest dzisiaj, nawet coraz bardziej. I widziałam, że mimo tego, że nie ma dużo i nie dostaje dużo od rodziców, to potrafi sobie i zarobić. I mimo tego, że może nie przelewało nam się obojgu zresztą, to Maciek w pierwszej fazie związku, kiedy byliśmy parą i się tak poznawaliśmy, to mimo wszystko przejął większą część naszych jakichś wydatków związanych między innymi z randkami, wyjazdami. Często było tak, że nie rozliczaliśmy się po jakichś naszych wspólnych wypadach, tak wiecie, co do centa, że siadaliśmy, zbieraliśmy rachunki, wiecie, pół na pół, teraz kto komu oddaje. Tylko było tak, że w jakimś takim zaufaniu do siebie też decydowaliśmy, ktoś tam zapłaci za zakupy, ktoś tam za polskiego busa, wtedy się jeździło polskim busem, za złotówkę albo dwie. Kama płaciła za polskiego busa, dwa ziko, ja płaciłem za zakupy, tuńczyka i oliwki. Maciek brał jakby taką mimo wszystko większą część naszych wydatków, co ja starałam się zapracować. Jedna z pierwszych naszych randek to akurat będzie niewychowawcze, bo spotkaliśmy się w Boże Ciało raz we Wrocławiu, no i żadne z nas nie zrobiło zakupów, więc tuż po mszy i po procesji. Prawdziwi katolicy do supermarketu po Bożym Ciele na zakupy. No i zdecydowałam, że zrobimy naleśniki i Maciek zapłacił za zakupy, no to ja podjęłam się, wiecie, misji wykonania naleśników, akurat byliśmy u Maćka w domu, których to naleśników zresztą nigdy wcześniej nie robiłam, to znaczy smażyłam, ale nigdy więcej nie robiłam ciasta, więc w międzyczasie w sklepie wysłałam 10 SMS-ów do wszystkich kobiet, jakie znałam, do mamy, siostry, wszystkich koleżanek, jaki jest przepis na ciasto naleśnikowe. I było tak, że Maciek płacił, więc podejmował wysiłek finansowy, a ja podejmowałam taki wysiłek odpowiedzialności za cały obiad, czyli wymyślenia, zrobienia, posprzątania i całej takiej reszty babskiej. I zauważyliśmy, że tak naprawdę z etapu na etap, czyli od tej pary, później takiej bardziej zaawansowanej pary, która już myśli o czymś poważniej, narzeczeństwa, mieliśmy coraz więcej rzeczy materialnych w takim sensie, że żyło nam się może nie, że bardziej dostatnio, tylko tak jak potrzebowaliśmy. Dzisiaj za te pieniądze, którymi operowaliśmy na początku związku, to byśmy nie przeżyli na 100%. Natomiast jakby zauważamy, że no, to dzięki Bogu, tak my uważamy, mamy tego tyle, ile potrzebujemy, ale jak przyszło nam na przykład gadać o pieniądzach wtedy, kiedy gdzieś podróżowaliśmy. My w ogóle w związku zainwestowaliśmy w czas i w podróże. I zawsze to powtarzamy, że no takie, nie wiem, taki klucz do tego, że się poznaliśmy tak bardzo dobrze i że wiedzieliśmy, że to, nie wiem, że chcieliśmy bardzo zostać małżeństwem, to były wspólne podróże, gdzie byliśmy ze sobą 24 na dobę w kryzysie i na dobre i na złe. Szczególnie kiedy podróżowaliśmy po górach, które ja kocham, a Kama tak, no też lubi, ale nie w takiej formie jak ja. No i wtedy był jej kryzys i to ona wtedy była na to złe, bo szła z zakochania, a ja z rozpędu. I właśnie na tych podróżach, bo też chcemy wam powiedzieć, że często się tak w chrześcijaństwie w ogóle, może nie często się porusza temat kasy, albo na przykład klaruje się taka wizja, że chrześcijanin to w ogóle nic nie potrzebuje, tylko on żyje miłością, Biblią i nie wiem czym jeszcze, i różańcem. No my na tych podróżach też musieliśmy wiedzieć, co nas stać, a na co nie. I często rozmawialiśmy właśnie, jak podróżujemy, gdzie śpimy. Spaliśmy czasem w takich miejscach, że nie wiem, czy dzisiaj ponownie bym tam wrócił.
I też zaskakiwało mnie to pozytywnie, że Kamila nigdy nie miała o to pretensji. Kiedyś pojechaliśmy do Krakowa na taki 3-4 dni w Krakowie. No i szukaliśmy taniego noclegu, ale nie chcieliśmy spać w hostelu po 7-8 osób w pokoju, no ale wszystko było zarezerwowane. Dzwoniliśmy po prostu wszędzie i znaleźliśmy nagle hotel, który nazywał się Biała Gwiazda. Kamila zobaczyła, że ten hotel ma jedną gwiazdkę i są mega tanie noclegi. Więc ja mówię, kurde, lecimy, my jak ten, jak to zwykle bywa, zadowoleni, że my jesteśmy tacy zaradni, jedziemy. Podjeżdżamy pod ten hotel po nawigacji. Ja nie wiem, dlaczego ja tego nie skojarzyłem, ale podjeżdżamy, a to jest hotel przy stadionie Wisły Kraków, który nazywa się Biała Gwiazda, bo w herbie Wisła ma białą gwiazdę. I ma jedną gwiazdkę, dlatego że tak jest strona internetowa skonstruowana, że ta biała gwiazda tam jest na tej stronie. Kama myślała, że to jest gwiazdka hotelowa. Podjeżdżamy pod ten hotel, nie ma utwardzonej drogi. Na dole jest siłownia szarków, czyli pakerów Wisły Kraków, tych bojówkarzy. Podjeżdżam na blachach bolesławieckich, bo stamtąd pochodzimy. Zaczynam analizować, czy są to odpowiednie blachy na tą dzielnicę Krakowa. Jedziemy tak, bo taki parking. Wychodzi kolej z siłowni, bada, kto podjechał. Parking jest strzeżony na taki sznureczek i ten pakerek musi ci ten sznureczek otworzyć, ty wjeżdżasz. I on taki jest strzeżony. Chociaż jak przez niego strzeżony, to akurat dobrze. No, biała gwiazda, nie? Wchodzimy do pokoju, a tam po prostu, słuchajcie, 100% całego pokoju to jest taki głęboki PRL. Ale 100%. Wszystko, co ja może nie jestem taki stary, ale też trochę pamiętam. Wszystko praktycznie, co pamiętam z dzieciństwa, plus jeszcze dalej. Koce, taka boazeria na ścianach, fotele takie PRL-owskie, wszystko. I jak ja to otworzyłem, to sobie pomyślałem, matko, co ona musi myśleć, skoro ja to widzę? I jak wam opowiadałem o mojej stacji, ja tam wszedłem i mówię, wow, to jest ekstra na nakręcenie filmu, ale nie wiem, czy na romantyczny weekend w Krakowie, nie? Po czym oboje się zajaraliśmy tą miejscówką i tam była taka stara winda i wszystko było takie jak w tych starych filmach albo filmach opowiadających o starych czasach. Kaloryfery takie stare, parapety takie, jakie to się nazywa? Parapet taki? Lastriko, tak? Takie kamyczki. Wszystko było takie, jak mi się w dzieciństwie wyobrażało, jak widziałem przez mgłę. I bardzo, w ogóle to był bardzo udany weekend, ale miałem takie chwile zwątpienia, jak pod tą białą gwiazdę podjeżdżałem, ale miałem też wymówkę, że ona ją wybrała. Więc to nie było tak, kochanie, zapraszam cię na weekend do białej gwiazdy, nie? A potem szybko, szybko, bo idą. Wiesz, tą walizkę bierz. Wówczas jeszcze Wisła miała zgodę ze Śląskiem Wrocław, a Bolesławiec jest zagłębiowy, jak to się orientuje, więc też mieliśmy duszę na ramieniu, ale się udało, wszystko ok, wróciliśmy tym samym samochodem. I wiecie, i takich momentów było dużo. Nadszedł taki moment, kiedy chciałem się zaręczyć i wymyśliłem, że polecimy do Paryża. No bo co, mnie nie stać? No i jak to wymyśliłem, to zacząłem plan, jak zrobić to tanio, nie? I zacząłem szukać, jak gdzie tanio spać, jak tanio dolecieć, może łódką, może czymś tam, obojętnie. Byleby to było tanio, ale żebyśmy to zrobili tam. Czyli zaręczyli się. Nie mówiłem Kamili, że chcę się zaręczyć w Paryżu, ale planowaliśmy tę podróż razem, bo wiedziałem, że też wszystkiego sam nie uciągnę. Więc siłą rzeczy chcemy też powiedzieć, bo czasem ja też miałem ambicje, żeby za wszystko. Nie? Za wszystko ja, bo ja mężczyzna, kodeks honorowy, tata mnie tak wychował, dziadek mi mówił i tak dalej, rodzina taka tradycyjna i miałem takie pragnienie serca i wtedy je realizowałem, kiedy ja mogłem to zrobić. Ale kiedy też podróżowaliśmy razem, to nie widziałem też nic zdrożnego w tym, że Kama mogłaby też za coś zapłacić. Nie? No zazwyczaj było to takie rozsądne dzielenie kosztów. Więc ten Paryż na przykład taki narzeczeński obgadywaliśmy, jeszcze nie byliśmy narzeczeństwem, ale usiedliśmy i kawa na ławę. Tyle kosztują noclegi, tyle kosztuje bilet tygodniowy w metrze, tyle kosztuje to, tyle tamto, płacimy w euro razy 4 i w ogóle, tak? I to było takie bardzo szczere, nie było jakiegoś takiego momentu, że wiesz, ty się kochanie nie martw, ja ci wszystko zapewnię, nie? Będziesz spała na łódce, na sekwanie. No nie, nie było jakiegoś ani szpanowania, była taka szczerość. Wtedy też już się na tyle dobrze znaliśmy, że nawet tak jak teraz sobie pozwalamy na pewne żarty, no i wtedy też się śmialiśmy, że będziemy wcinać konserwy, ale oglądać Monalizę, nie? To się liczy. Kama jest też takim molem muzealnym, bardzo pozytywnym, co bardzo szanuję i ja też lubię w miarę muzea. Zdawałem historię sztuki na maturze. Ktoś zdawał? No.
I wyobraźcie sobie, że przyjechaliśmy do Paryża, a raczej przylecieliśmy takimi tanimi liniami, gdzie się leci z bagażem na głowie. Trzeba trzymać cały czas bagaż. I przylecieliśmy do Paryża i Sarkozy, wówczas prezydent, uchwalił już troszkę wcześniej, że wszyscy studenci i wszyscy uczniowie mają muzea za darmo z całej Unii Europejskiej. Więc my, słuchajcie, po Luwrze to po prostu, wiecie, jak się je kanapkę, jak się widzi Nikę z Samotraki albo Wenus z Milo, to jest niesamowite, a kanapka, wiecie, taka po prostu kanapka jeszcze z Polski, bo się zachowała w samolocie. To była tak niskobudżetowa podróż, a zobaczyliśmy takie wspaniałe rzeczy. I też oczywiście, że w pewnym momencie to chciało się czegoś takiego bardziej, nie? Więc sobie zaplanowałem, że to będzie podczas tej kolacji, takiej jednej kolacji, gdzie zaproszę Kamilę do restauracji i tam rzeczywiście trzeba się wykosztować, no ale to już będzie wtedy, jak się oświadczę, nie? Oświadczyłem się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym czasie, ale jakby te muzea na przykład, no to przecież to po prostu była idealna rzecz na świecie. Kamila to uwielbiała, chodziliśmy godzinami, ja też bardzo, bo to były no, dzieła sztuki, więc zwiedzaliśmy Paryż wzdłuż i wszerz, nie tylko muzea, wszystkie instytucje kultury praktycznie. No oprócz teatrów, tam kina i tak dalej, ale takie też nie tylko muzea. I to było dla nas bardzo takie budujące. Spaliśmy w ogóle na polskiej parafii w Paryżu, gdzie przez znajomego znajomego, który ma znajomego, który w rodzinie ma księdza i ten ksiądz ma znajomego i ten ksiądz jest na polskiej parafii w Paryżu. I przez 14 telefonów zadzwoniliśmy, czy byśmy mogli, że jesteśmy tacy biedni w ogóle i w ogóle. I ksiądz, że jasne. Więc tak naprawdę wszystko było tak po kosztach. I oczywiście była ta kolacja, ona była taka wystawna. Jedliśmy małże. Kama mi, jak już zamówiliśmy, powiedziała, że ona nienawidzi małży. Więc wszystkie wsiorbałem sam, bo je lubię. Kama zjadła zupkę i było fajnie. A nie oświadczyłem się dlatego, że oświadczyłem się kilka chwil wcześniej, chyba dwa dni wcześniej, czy już nie pamiętam, bo ja pierścionek nosiłem zawsze w plecaku przez 10 dni. I powiedziałem sobie, że oczywiście kolacja byłaby najlepszym miejscem, ale jeżeli będzie taki moment, że mi Panie Boże dasz znać, że to teraz to klękam i po prostu jedziemy z koksem. I był taki moment, ale nie był on tak romantyczny, jak sobie wyobrażacie, ponieważ szliśmy sobie nad Sekwaną pięknego słonecznego dnia i leżały dwie panie w bikini. I ja przechodząc obok tych pań, jak zwróciłem na nie uwagę, bo chciałem zobaczyć, jaki jest kolor tego stroju, żeby kupić Kamili. A Kamilę złapał taki gul, że nie mogłem tego złagodzić, rozumiecie? Czasem mężczyzna gasi ten pożar na wszystkie sposoby, ale nie dało rady. I to był znak od Pana Boga. Że to jest ten moment. Kama w ogóle, to było piękne miejsce, koło mostu Aleksandra, jak ktoś był w Paryżu, to wie, wieża Eiffla przed nami, w ogóle, Sekwana i te dwie panie w bikini. I jak poszliśmy 100 metrów dalej, ona dalej gul, 200 metrów, ja jej tłumaczę, że kochanie, przecież to takie było niezobowiązujące, wiesz, jak to faceci, dzikie serce, te teorie, nie, tam jadę z tym, ale Kama, że w ogóle jestem idiotą i że powinienem się zastanowić nad swoimi gestami. No to ja się zastanowiłem, ale dalej jej nie przeszło. I wtedy powiedziałem, że muszę to zrobić, no bo po prostu nic już jej nie zrobi. No to ściągnąłem plecak, wyciągnąłem opakowanie, to pudełeczko, uklęknąłem i czy wyjdziesz za mnie? I wtedy gul jej minął, nie? Ale wiecie, ale słuchajcie. Ale wiecie, no fajnie się tego słucha, ale wyobrażacie sobie, co myślałem, a jakby jej nie minął? Ja już nie miałem nic więcej, nie? Ja już nie mogłem jej nic więcej ofiarować niż deklarację, że bądź ze mną do końca życia. A jak ona by powiedziała, że i tak jest zagniewana, to ja chyba bym wskoczył do tej Sekwany. Pierścionek bym zostawił, bo jak tu o kasie mówimy, szkoda kasy. No i wiecie, no to taka dygresja jakby narzeczeńska. Więc ten Paryż narzeczeński już w połowie, tak, był taki też niskobudżetowy, ale też jak wręczyłem jej pierścionek, zgodziła się, popłakała się i te czarne chmury odeszły, no to jakby też nie zrobiliśmy, nic się nie zmieniło w sensie też takim podejścia do pieniędzy, do finansów, nie? Pamiętam, jak siedzieliśmy w ogrodzie luksemburskim, jedliśmy taką konserwę francuską z tuńczykiem i jakimś kukurydzą. Była tak dobra i Kama się tak nią zachwycała i ja mówię, to jest ta kobieta, ona będzie ze mną do końca życia, bo ona się zachwyca konserwą. Bo one rzeczywiście były dobre. Się śmiejecie, to naprawdę tak wyglądało, jak my opowiadamy. I te bagietki w Luwrze też były. Mieliśmy po prostu cały plecak bagietek z sałatą.
bo już nam nic nie starczyło. One były z sałatą i po prostu spędzaliśmy tam 7 godzin i jak normalny Francuz się zmęczył, to szedł tam do kawiarenki, prawda, na croissanta, a prawdziwy Polak usiadł na korytarzu między tymi obrazami, nie? No i jedliśmy bagietki jak prawdziwi studenci. I te nasze podróże na początku były bardzo fajną właśnie szkołą życia i dostosowywania się do siebie, bo dzięki temu poznawaliśmy się nawzajem i poznawaliśmy też to, w jakich standardach żyjemy, tak? Były pewne rzeczy, na które nie od razu byliśmy oczywiście tak super do siebie dopasowani. I w żadnym wypadku już nie jest tak, że jesteśmy idealnie dopasowani i jesteśmy idealnym małżeństwem. Te gule też się zdarzają, ale już nie mam pierścionka w zanadrzu, muszę myśleć nad czymś innym. Tak. I przez różne wyjazdy i spotkania i właśnie te to spędzanie czasu ze sobą, przez to ustalaliśmy jakiś taki wspólny punkt widzenia na to, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie i pieniądze i tak dalej. Bo jak tak się zastanowiliśmy, to rzeczywiście nigdy nie było takiego momentu, w którym byśmy na przykład podsumowali jakieś swoje wydatki, przychody i wydatki, co jest bardzo dobrą rzeczą i w sumie jeszcze nigdy tego nie zrobiliśmy, tak żeby sobie, wiecie, rozpisać wszystko, ile mamy na przyjemności, ile nie. Wszystko do tej pory było jakoś tak bardziej na intuicję i na to, jak to czuliśmy nawzajem wtedy. Też nie byliśmy naiwni, że na przykład, nie wiem, jedliśmy śniadanie jakieś tam jednego dnia, ja później przez cały dzień, jak się rozstawaliśmy, to obgryzałem paznokcie, nie? Bo żebyś tylko się postawić, żeby zobaczyła, że mnie stać na truskawki poza sezonem czy coś. Więc to też nie było tak. Druga rzecz jest taka, że my też nie ze wszystkim oczywiście byliśmy dopasowani. Na przykład mamy taki przykład rodzin, bo pochodzimy z różnych rodzin, każdy i pary się łączą. I Kamili rodzina bardzo dobrze i często jeździ na nartach. U mnie kompletnie nie. Ja nigdy nie jeździłem na nartach, nie miałem nart na nogach, chyba że biegowe, ale to bardziej treningowo, a Kamila po prostu zjeździła wszystkie prawie alpejskie kraje i zjeżdżała na nartach. I bardzo lubię jej opowieści w ogóle, że są jakieś trasy, które mają tam 50 kilometrów czy coś. Ale i to nas dzieliło, ona bardzo lubiła jeździć na nartach, my jeszcze do tej pory nie mieliśmy takiej okazji. Trochę też ze względów finansowych. No nie mamy własnego sprzętu, ja w ogóle nie umiem jeździć, więc musiałbym zacząć od początku. I jak będzie taka okazja, to jakby chętnie, nie? Ale wiemy, że to jest też pewne ograniczenie. Teraz jak spodziewamy się dziecka, to nie sądzę, żeby Kamila szybko wskoczyła na narty. Ja z tego powodu, że bez niej też nie chcę, bo jeżeli ona umie i tak dalej, to chciałbym gdzieś tam przy niej być. No to też wiemy, że tego nie zrobimy. I takich rzeczy było dużo. Z wieloma rzeczami też trzeba się pogodzić, że jak się wchodzi w pewien związek, to trzeba coś zostawić. Może standard życia, może jakieś przyzwyczajenie. Wiele rzeczy też trzeba jakby przepracować, dostosować się, nie? Do pewnych przyzwyczajeń. Na przykład kwestie żywieniowe. Możemy różnie jeść, ale u nas to jakoś tak też płynnie przebiegało. Staraliśmy się też być wyrozumiali wobec siebie. Ja teraz pamiętam, że mieliśmy jakieś takie rzeczy, których na przykład ja nigdy nie kupowałem, nie? Bo na przykład drogie. Ja nigdy przez 5 lat studiów, chociaż już jak z Kamą się znałem, to jeszcze były studia, nie jadłem tuńczyka z puszki, nie? Dla mnie to w ogóle, ja nie wiem, nie jadłem tuńczyka. Co najwyżej jadłem golonkę z puszki. Natomiast nie tuńczyka. Kama lubiła tuńczyka, nie? I ktoś by mógł powiedzieć, a tam burżuj czy coś, bo drogi. No nie wiem, no jedliśmy tuńczyka, wiedząc, że nie zjemy czegoś innego też, nie? Więc staraliśmy się tak dysponować pieniędzmi, żeby nawet na coś sobie pozwolić, z całą pełną konsekwencją i ja, i Kamila, czyli tutaj bardziej myślę o kobietach, które uważam, że trzeba traktować jak księżniczki, że trzeba im dogadzać, że trzeba to męskie ramię, opieka, ten cały taki tradycyjny punkt widzenia związku jest nam bardzo bliski, go realizujemy, ale też myślę, że kobieta też musi umieć też troszkę zejść czasem. I ja bardzo ceniłem Kamilę za to, że ona troszkę schodziła, wyciągała rękę, schodziła te 3 schodki niżej. Nie powiedziała, chłopie, ja nie wejdę do tego domu, nie? Powiedz tym współlokatorom, żeby najpierw po to posprzątali. I takich rzeczy było trochę. I my też, myślę, że te podróże, na to chcemy położyć nacisk, że one nas bardzo zbliżały. Pamiętam, jak w Paryżu gotowaliśmy makaron w czajniku takim elektrycznym, bo nie mieliśmy garków. I na tej plebanii był tylko czajnik.
Nawet nie wiem, czemu nie zapytaliśmy księdza, czy nie możemy u niego, czy coś. Ale gotowaliśmy makaron w czajniku i kama cały czas trzymała, żeby się nie spalił. On tak bulgotał. Jak już się prawie spalał, to ona wtedy cyk i ten makaron tak dochodził, nie? I to, i takie rzeczy nam tkwią w głowie, że chcieliśmy to robić. Że to nie było tak, słuchaj chłopie, jesteś żenujący, zabrałeś mnie do Paryża i muszę gotować makaron w czajniku. No nie, nawet ten pierścionek już nie daje rady, nie chcę tego makaronu gotować. Tylko cieszyliśmy się bardziej wspólnymi chwilami i dzisiaj, jak nas na przykład stać na coś, to patrzymy w przeszłość z taką bardzo no, dużą miłością i wiemy, że to nas bardzo mocno wzmocniło, że my gdzieś staraliśmy się być wyrozumiali wobec siebie. Tak jak już mówiliśmy, aranżowaliśmy takie spotkania na początku związku, które nie wymagały dużo kosztów. Ja chcę trochę powiedzieć o tym, jak to wygląda z perspektywy faceta. Bo znamy ludzi, a raczej ja znam mężczyzn, którzy, ja tego nie oceniam, czy to dobrze, czy źle, którzy liczą każdy grosz, ale niestety nie pozytywnie, czyli są skąpi. I pamiętam, jak poszliśmy na pierwszą wysokobudżetową randkę. Odbyła się ona w Filharmonii Wrocławskiej. Jak ktoś chodzi, to wie, że bilety w Filharmonii nie kosztują 5 zł ani 10. Znaczy niektóre kosztują, ale ja akurat taki wybrałem, że kosztowało więcej. No i żeby to nie była taka randka od Filharmonii do domu, to zaprosiłem Kamilę do kawiarni, takiej jednej z najlepszych wrocławskich kawiarni i tam byłem otwarty na to, co będzie chciała pić i tak dalej, i tak dalej. I poszliśmy do tej kawiarni, Kama tam wypiła czekoladę, pamiętam do dziś, że wzięła dużą, a nie małą. Ale ja po prostu to pamiętam, ja nie powiedziałem, że ja tego żałuję, więc się pewnie śmiejecie, że jestem żyła. I pamiętam, że później, oczywiście, że to był ten czas właśnie, kiedy nie było kasy, kiedy jak musiałem stówę na wieczór wziąć, to trzeba było mocno, mocno przemyśleć i tak dalej. Poszliśmy do tej kawiarni, ja wziąłem małą, Kama dużą, poszliśmy do Filharmonii. Pamiętam, że w tej Filharmonii, bo ja nie chodziłem często do Filharmonii, Kamila bardzo lubiła i ona się zachwycała tym wszystkim, co tam było, tymi skrzypkami, tym wszystkim, co tam się działo, a ja zauważyłem jednego gościa z gongiem i mówię, kiedy ten koleś zagongi, nie? I przez cały koncert wpatrywałem się tylko w niego i na koniec koncertu zrobił bam, i ja jest, nie? Popatrz, Kama, no ten koleś stał półtorej godziny, żeby walnąć w gong. Nie mógł ktoś inny wstać, skrzypek, walnąć w gong, usiąść, nie? Kama. Piękny był ten koncert, nieprawdaż? Kama, ten koleś z gongiem, ja chcę taki być! Nic nie robić, walnąć w gong i odciąć kupon, wiecie? Taki trochę humorek byłem. Heheszek, a Kama się delektowała piękną muzyką. Ja wiedziałem, że ona lubi kulturę wysoką i ja też nie jestem taki prostacki, że w ogóle nie lubię, ale powiedzmy szczerze, że na przykład bliżej by mi było pójść na koncert rapu niż do Filharmonii. Ale poszliśmy do Filharmonii, gdzie ja się jarałem gongiem. Jak się stroili, to mówiłem, jo, siadaj szybko, bo już grają, Kama, oni się stroją. A, okej, okay, dobra. Więc to trochę tak wyglądało. Co chcę powiedzieć? Że czasem człowiek coś planuje i niestety, ale znam takich ludzi, którzy w głowie bardzo mocno widzą, jak na przykład wchodzą do restauracji z kobietą i ona dostaje menu, no i zamawia coś i on widzi w głowie, jak mu te moniaki z portfela spierniczają, nie? Bo ona zamówiła sobie coś, co tyle, a nie tyle i myśli, Boże, tylko nie deser, nie? Więc jak kelner mówi, nie! Przejdziemy się, piękna pogoda jest. Trochę koloryzuję, to jest oczywiste, nie? Żebyśmy się pośmiali, bo lepiej żartować niż chorować, ale trochę tak jest, że czasem, ja też to trochę miałem przez jakiś czas, że człowiek trochę planuje, już coś zaplanował i nie jest do końca z tym pogodzony. A może trzeba było inaczej, nie? A czemu duża czekolada? Ja nie mówię, że ja to też tak przeżywałem, ale trochę tak jest z siłą rzeczy. No nie ma tych pieniędzy, albo może są przeznaczone na coś innego i wpadasz w związek, on jest dynamiczny, fajny, super wszystko się kręci, musisz przewartościować i nagle właśnie w tej restauracji widzisz, jak te pieniądze ci umykają i jesteś zdenerwowany, że ona nie je sałatek, tylko musi wołowinę zjeść, nie? A przecież wszystkie kobiety jedzą sałatki, zawsze sałatka grecka, a nie wołowina, lekko przysmażona czy coś takiego. I wiecie, to jest bardzo ważne, żeby się z tym pogodzić. Jak już coś robisz, to rób to na maksa. Nie na maksa wydawaj z portfela i na drugi dzień kombinuj od kumpla. Czasem też się tak zdarzało, ale nie musisz tego robić codziennie. Ale na maksa w sensie mentalnym. Czy w środku jesteś cały z nią, nie? Że idziesz i wiesz, że to było zaplanowane. Nawet mogą być rzeczy niezaplanowane.
Zdarzało się tak, że przechodziliśmy gdzieś i chcieliśmy gdzieś wejść, ale nie było nas na to stać. Albo chcieliśmy coś, nie? Coś człowiek idzie, widzi, na przykład w Krakowie jest pełno sklepów i wow, kurczę, super, super, nie? Na przykład ktoś lubi planszówki, idzie ze swoją dziewczyną, kochacie planszówkę, a tam planszówka za 300 zł. I wiesz, że jej teraz nie kupisz, a ona mówi, wow, jaka planszówka. No i ten, zamienia ci się obraz, widzisz siebie, jak wychodzisz z tą planszówką ze sklepu i mówisz, masz, ona otwiera planszówkę, tam pierścionek na przykład, nie? Czy coś takiego. Każdy w jakimś sensie ma takie wyobrażenia, nie? Nie aż takie bujne jak ja, bo ja to trochę za bardzo, ale każdy mężczyzna. I kwestia jest tego typu, co z tym zrobisz, nie? Czy potrafisz się ucieszyć z tego, że tyle dasz kobiecie, że nie będziesz się sam dołował, bo ja też w pewnym momencie zacząłem myśleć i Kama to wie, i były takie rozmowy, i mówię, jejku, no masakra, no fajnie by było gdzieś wyskoczyć na przykład do kina, ale częściej niż raz w miesiącu, albo na przykład wyskoczyć do kina wtedy, kiedy jest coś, co na przykład Kama chce obejrzeć, nie? Że na przykład wchodzi nowy Asterix, Kama jest fanem Asterixa. Chodźmy, nie? Kino, popcorn, coś tam i już wiadomo, jest tyle. No i żeby tak pójść. No ale nie mogę, Kama, może poczekamy, coś tam. I teraz my nie proponujemy jakiegoś gotowego rozwiązania, nie? Usiądźcie, przegadajcie, zapalcie świece, nie wiem. Możecie to zrobić w jakikolwiek sposób, ale z czystością intencji. Może nie trzeba na ten temat gadać. My nie musieliśmy do końca też tego obgadywać. Kama nigdy nie dała mi do zrozumienia, ale też wiedziała i ja się biłem z myślami, że trochę jakoś tak słabo, nie? Że Kama słabo z kasą i tak dalej, i tak dalej. I też wyszła do mnie i były rozmowy, tak? Słuchaj, nie przejmuj się, naprawdę tego nie potrzebujemy. Dobrze, że Maciek zaczął mówić trochę o jakichś wspólnych pasjach, bo myślę, że warto też zaznaczyć jeszcze jedną taką rzecz, że to, czy was na coś stać, to jest kwestia bardzo względna i zależna od was, ponieważ to jest kwestia jakby pary, jakie oni mają priorytety i na co oni chcą wydawać pieniądze. Mamy znajomych, którzy mają dom, mieli dziurawy dach, ale pojechali z czwórką dzieci gdzieś na wakacje do Hiszpanii chyba, na jakieś takie drogie wakacje. No i ich rodzicom w głowie się to nie mieściło. Jak można mieć nieskończony dom i pojechać na wakacje? Albo na przykład my tu opowiadamy o tym naszym wyjeździe do Paryża i mówimy, o, taki budżetowy był to wyjazd. No ale umówmy się, w Paryżu płaci się w euro, więc wcale nie był to jakiś taki super tani. Ktoś mógł powiedzieć, chcieliście pojechać tanio, trzeba było zapakować namiot i pojechać do Lublina, na przykład. Do Lublina albo nad Polskie Morze. Albo też na początku, tuż po ślubie zdarzyło się tak, że rodzice nas namawiali, żebyśmy nie jechali od razu w podróż poślubną. My czuliśmy się bardzo zmęczeni przygotowaniami do ślubu, bardzo potrzebowaliśmy wyjazdu i zdecydowaliśmy się włożyć w niego też dużo pieniędzy, bo to był taki właśnie typowy już wypoczynkowy wyjazd z biurem podróży. Ale jakby to była nasza decyzja i to jest kwestia decyzji, na co chce się wydawać pieniądze, na co nie. Znamy przyjaciół, którzy właśnie są fanami planszówek i każdy ich prezent domowy to są planszówki. Nie są to może... Nie mają planszówki za taką kasę, jak ja mam samochód. To jest normalne? Właśnie, więc dla kogoś ważny jest samochód, dla kogoś ważne są planszówki, dla kogoś ważne są wyjazdy, więc tutaj po prostu warto się dogadać i też nie oceniać jakoś innych ludzi, czy oni mają pieniądze, czy nie, bo mogą mieć po prostu inne priorytety wydawania pieniędzy. Nie ma jednej formy. My, jak polecieliśmy na Majorkę w podróż poślubną, to było takie, wow, kurde, na Majorce, nie, nowobogaccy, coś tam. Tylko, że do teraz mieszkamy w mieszkaniu bez mebli i za wieszak służy nam statyw od aparatu. I jak na przykład jesteś pierwszą osobą, która dała kurtkę na ten statyw, to musisz wszystkie kurtki wziąć swoją kurtkę, później znowu te kurtki. Krzesła mamy od teścia, żyrandol od kuzyna, stół od mojego szefa, jeden stół od znajomego księdza z Krakowa. I tak na razie mieszkamy. Być może kosztem Majorki. Nie boimy się też tego mówić, dlatego że to była jakaś nasza decyzja. Zbieramy na to i cały czas się staramy i staramy. Ale jakby też nie oceniamy ludzi wokoło i wiemy, że nie ma też jednego modelu, nie? Finansowego. Są pewne przesady, my też się staramy od nich stronić. Takie przesady właśnie, jak mówiłem, dotyczące tych randek. No znamy takie przykłady, to jest takie przykre, bo ja wiem, że kobiety też to widzą, nie? One mają zawsze wrażliwsze sito niż facet, więc jeżeli ty myślisz o sobie, że trochę oszczędzasz, to ona już na pewno to wie. To dobrze, jeśli jesteś przedsiębiorczy. Jeśli jesteś przedsiębiorczy, nie? A jest cienka granica i można naprawdę dać kobiecie do zrozumienia, że no bierz tą małą, nie? Czekoladę. I to nie jest takie fajne. Pamiętam jak nie mieliśmy kasy na
wykończenie mieszkania, trochę zbieraliśmy i kiedyś chciałem zrobić Kamili prezent i zobaczyłem taką drewnianą, bo nie mamy mebli, i zobaczyłem taką drewnianą skrzynię do kupienia na buty. Znaczy na buty. Taka ładna skrzyneczka biała, niekoniecznie musi być na buty. I mówię, kupię Kamili w prezencie. No i kupiłem tą skrzynię, ona tam stała kilka dni, to jeszcze był taki teren budowy, ale w końcu jakby Kamila no, dostała tę skrzynię i pamiętam, jaką mieliśmy frajdę. Ona tam jakieś grosze kosztowała, ale pamiętam, jaką mieliśmy frajdę, jak ją składaliśmy. To była taka prosta skrzynia, chyba prostsza niż rzeczy w Ikei są, a składaliśmy ją pół dnia. Jakaś śrubka, jakaś coś. Po drodze się trzy razy pożarliśmy, ale musieliśmy się szybko pogodzić, bo złożenie skrzyni wymaga dwóch osób. Więc nie mogę powiedzieć, wiesz co, ty to jesteś taka kobieta, idź do garów, a ja tu zrobię skrzynię, bo nie potrafiłbym jej złożyć, bo musiał mi ktoś trzymać. Więc i tak samo Kama, nie? Ja to zrobię, ty to jesteś humanista, jestem fizyk, jestem inżynier, czy tam pani inżynier, ja to zrobię, śrubka to dla mnie, jak dla ciebie, kurczę, nie wiem co, tyktafon. No ale też jakoś nie szło, więc trzeba było się godzić. I pamiętam, że to skręcenie mebelka i podtrzymywanie niektórych części było lepsze niż najbogatsze zakupy, gdzie byśmy szli, podoba ci się ta szafa? Weź tą szafę. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, to jest super. Marzymy o takim stanie, bo czujemy też, że jak pracujemy, to też chcemy coś mieć od życia. Ale potrafimy się też cieszyć z takich małych rzeczy i do tego też was zachęcamy. I Kamila tu już wspomniała o kreatywnych prezentach. Pamiętam jak... bo ja bardzo lubię chodzić po górach i przez pewien moment strasznie molestowałem Babią Górę. Wchodziłem na nią ze wszystkich stron i o każdej porze roku. Spałem w nocy na jej szczycie o różnych porach. Rano schodziłem, wieczorem wchodziłem. Jakie możecie sobie opcje wyobrazić, to tam byłem, na Babiej Górze. I miałem taką fazę na nią i Kama mi, pamiętam, zrobiła, kupiła mapę Babiej Góry, laminowaną, i zrobiła mi grę planszową na podstawie tej mapy. Zrobiła takie pola niedźwiedzie łapy, pionki zrobiła sama z czegoś tam związanego z igielnikiem, jakieś tam igły, coś tam było. I ułożyła zasady, tam były pytania, rzucało się kostką i tak dalej, i tak dalej. I to był taki prezent, jak to dostałem, to po prostu nie mogłem uwierzyć, że ona to stworzyła. Jak przeczytałem wszystkie pytania, to się zastanawiałem, ile jej zajęło ułożenie tych pytań. Wiedziałem, że po pierwsze poświęciła ogrom czasu, po drugie znała mnie, więc wykorzystała to, że mnie poznała, czyli to jest prezent dedykowany, on zawsze jest, tak, że tak powiem, bardziej sentymentalny niż zwykły. Dostałem też niedawno od niej zegarek, ale taki zegarek może nosić każdy, a planszówkę o Babiej Górze nie każdy może mieć i nie każdy zrozumie, o co chodzi. Były tam pytania związane ze mną, blisko i tak dalej, i tak dalej. I to był dla mnie taki prezent, który no, zamknął mój świat przez chwilę. Tak się nim jarałem do momentu, kiedy nie zabrałem tej mapy w góry zimą. I była taka pogoda, że już prawie nic nie widziałem. Mgła, zima i byłem sam. I akurat tam, gdzie ta Babia Góra miała takie zagęszczenie szlaków, tam Kama wkleiła pole z niedźwiedzią łapą. Jeju, ludzie! Minus 20. Ja rękawice, łapawice, pyk, będę zdrapywał to, nie? Ale po 3 sekundach łapa mi marznie, no to znowu w rękawice. I sobie myślę, matko, jakiś cudowny prezent, Panie Boże, nie? Oczywiście to jest taka anegdota na śmiesznie. Zdrapałem tą niedźwiedzią łapę i poszedłem dobrym tropem, że tak powiem. Teraz nie ma tam tego jednego pola. Ale mówię tylko o tym tak dla śmiechu. Bardziej chodzi mi o to, że ten prezent był niesamowity. Niedawno całkiem dostałem taką malutką mini mapkę Tatr, która jest z praktycznego punktu widzenia, jak ktoś chodzi po Tatrach i dobrze zna szlaki, nie jest aż tak potrzebna. Ale wiecie, jak fajnie jest na przykład stanąć na szczycie samemu zimą, gdzie nie ma nikogo, bo nikt tam nie chodzi, i wyciągnąć tą małą mapkę i sobie pomyśleć, którędy teraz, milordzie? I wiecie, zwinąć tą mapkę i wiedzieć, że to jest od Kamili. I trochę tutaj muszę przyznać, że dziękuję bardzo w ogóle harcerstwu za to, bo Kamila jest harcerką. I ma ten zmysł. Myślę, że to, że nie uciekła z mojej stacji, też ma coś wspólnego z harcerstwem. Często spała w lesie, organizowała małym harcerzom obozy, prycze, wiecie, spanie w nie mycie się przez tydzień, spanie w pryczach, jakieś polowania na wiewiórki i tak dalej. To wszystko było, naprawdę tak było. W ziemiance, jakieś ziemniaki różne i tak dalej, jakieś mięso. Naprawdę w takich warunkach to harcerstwo uprawiała hardkorowych. I to też sprawiło, że była naprawdę wytrzymała na, że tak powiem, na męskie oko. Nawet chodziła ze mną po górach i znosiła to jak facet. Nie narzekała i chodziliśmy po górach zimą i naprawdę na wschody słońca zimą, gdzie wstawała o 2 w nocy, zjadała puszkę, konserwę, wiecie, taką normalną, zwykłą polską konserwę i szła. A dziewczyna mogłaby powiedzieć, stuknij się w łeb, koleś, nie?
albo po prostu daj mi spać i najlepiej to przyjdź i wróć. Albo w ogóle skończ z tym. Ale tego nie było. I dlatego, że było wyjście z jej strony. I te kreatywne prezenty też bardzo wiele zmieniały, bo oduczały nas też oczekiwania, że ktoś musi nas prezentować czymś naprawdę cennym w sensie materialnym. Bo ja na przykład tak mam, że ja lubię dostać fajny prezent. Jak ktoś nie lubi, to chwała Bogu, że taki jest. Ale ja czasem lubię. No i człowiek też czasem w głowie ma takie, że może fajnie by było coś dostać i tak dalej. Ale był taki długi czas właśnie prezentowania się bardziej kreatywnego. Kiedyś pamiętam, to chyba była aluzja do tej koszulki, dostałem sól do kąpieli, którą Kama sama skomponowała. Nie wiem dlaczego tak do końca, czy miałem się myć, czy nie, ale ja tak na to nie patrzyłem, cieszyłem się, zużyłem ją i było fajnie. Wiedziałem, że to ona, że tam był taki cały zestaw cytrynowy, sól, notatnik do notatek dziennikarskich i coś tam jeszcze. I takich rzeczy było kilka i one zawsze sprawiają nam dużą przyjemność, bo dotyczą nas osobiście. Nikt tego prezentu już nie może dostać, do nikogo nie będzie już pasował. Przed adwentem Kama zrobiła kalendarz adwentowy i na każdy dzień napisała mi wyzwanie, ale wyzwanie takie idealnie dotyczące mojego życia. Na przykład doskonale wiedziała, że nie lubię wstawać rano na roraty. Nie lubię chodzić na roraty, po prostu. Ale raz musiałem pójść i rzeczywiście było cudownie. Byliśmy tam razem, fajnie się modliliśmy, wstaliśmy o 5 rano, było ciemno i w ogóle ekstra. I takich wyzwań było bardzo dużo, bo ona wiedziała, które przełamują mnie. Mogła na przykład dać, nigdy nie wstawaj na roraty, bo jakbym był takim kolesiem, co wstaje codziennie, to no, może byłoby to wyzwanie. Ale wiedziała, jakie mam wyzwania i wiedziała, jak mnie łamać adwentowo, więc dla mnie to było bardzo budujące. I z każdym następnym dniem czekałem, co będzie w tej kopercie, nie? W tej saszetce, którą zrobiła na sznureczku, powiesiliśmy sobie to na ścianie, bo nie mamy na ścianach kompletnie nic. Mamy karnisze, nie mamy firanek ani zasłon, więc ten kalendarz był idealny. On się wpasował w naszą taką ubogość mieszkania. Oczywiście mimo tych wszystkich różnych, wiecie, kreatywnych prezentów i tanich randek, to pewnych kosztów tak czy inaczej się nie uniknie, więc był na przykład taki jeden rok, w którym u Maćka w rodzinie było wesele. To było wesele wyjazdowe aż w Szczecinie, więc tam się po prostu jechało z całą rodziną, były dwie noce i tak weselicho dwa dni. Później się wracało i Maciek mnie wtedy zaprosił. Nie wiem dlaczego, bo tak średnio się jeszcze znaliśmy. Ona jest ze mną w małżeństwie i nie wie dlaczego. Dlaczego ją zaprosiłem na wesele? Nie no, żartujemy. Różne już teorie słyszałam o tym, że byłam ostatnio na liście czy coś tam. Ale było tak, że Maciek mnie zaprosił na to wesele i ja nic sam nie płaciłam. To znaczy on jakby pokrył cały koszt mojego tam pobytu, noclegu i tak dalej. Natomiast pół roku później u mnie była studniówka w szkole i ja Maćka zaprosiłam. I jako, że ja Maćka... To było zaproszenie dla niego, dlatego też ja za niego zapłaciłam, mimo że jestem kobietą. I czasami tak, niektórzy mają wątpliwości, ale jeśli ktoś po prostu kogoś zaprasza, no to jest to takie zaproszenie, no to się powinno mimo wszystko pokryć koszty. Więc było też tak, że trochę się dzieliliśmy, trochę czasem to było na czuja i doszliśmy do takiej perfekcji w tym, wiecie, takim współodczuwaniu naszych kosztów do tego stopnia, że jak już byliśmy małżeństwem i kupiliśmy garaż, to... Trzeba było załatwić akt notarialny tego garażu. I my tacy zorientowani, zaradni jak zwykle stwierdziliśmy, dobrze, to ja załatwię, no bo to na mnie, że tak powiem, nie? Więc przyszedłem do tego notariusza, usiadłem i czekam taki zadowolony, że ja oto teraz kupię moją pierwszą nieruchomość. No i pani czeka ze mną i ja mówię, to co, zaczynamy? A ona mówi, no tak, a nie czekamy na małżonkę? Nie, małżonka wszystko wie. A ona mówi, ale wie pan, to jest akt notarialny, musi małżonka się podpisać, dać zgodę, jest pana żoną, więc tak to działa, wspólnota majątkowa, tak, podpisaliście to. Ja na nią patrzę i mówię, ale pani, żona się zgadza, wszystko okej, nie, robimy? A ona po prostu spojrzała na mnie jak na ostatniego ekonomicznego i życiowego kretyna i powiedziała, proszę zadzwonić po żonę. Takim już tonem jak wykładowca wam mówi, nie, proszę usiąść. To ona tak, proszę zadzwonić po żonę. No i ja, Kama, słuchaj, bo nie, jednak nie mogę tu sam tego załatwić, przyjedź z dokumentem, nie? Jeszcze z dokumentem przyjedź, bo jakby przyjechała bez dokumentu, to jeszcze by było to samo. Ale to było trochę, pokazywało nasze trochę odrealnienie i z tego się nie chlubimy,
ale tak było. I ta pani rzeczywiście tak trochę dziwnie na nas spoglądała, a ja naprawdę na poważnie jej mówiłem, pani, naprawdę moja żona się zgadza, my się prawie we wszystkim zgadzamy. Więc ona się zgadza, robimy, nie? No i uświadomiła mi, że prawnie nie możemy tego zrobić. I od tego momentu Maciek ma nauczkę, że od kiedy jest w małżeństwie, to o każdy wydatek musi zapytać żony. To jest chyba najlepsza puenta. Dziękujemy.